Witam wszystkich serdecznie. Tu mam przyjemność, wielką przyjemność mam, naprawdę wielką, pokazać partię, jak ten cwaniaczek, kaczoreczek kosi w sieci. Ktoś by pomyślał, że partia grana była na pół minutki, nie, ona była na ćwierć minutki, czy nawet na jedną ósmą, proszę bardzo. Przeciwnik takie G3, no G3 my w ogóle nie powinniśmy reagować, ale jak reagujemy, goniec G2 i tu robimy barierę pionkową przeciwko gońcowi. Teraz ten goniec już nie zaszaleje, nie zaszaleje, no bo gdzie on patrzy? Patrzy w naszego pionka, jednego, drugiego, no i w naszego zwierza D3. No. Taki skromny ruszek, nie reagujemy i wychodzimy kosiem. Państwa partia jest pouczająca. Biały sobie robi jakieś takie ruszki. Wydaje się, że można robić ruszki dowolne, dowolne, dowolne. A my tutaj trzymamy centrum, nie pchamy się, nie pchamy się na siłę i goniec G5. I to posunięcie będzie przyczyną podtopienia, a agresywny ruch utopienia. Proszę, czarnymi gramy spokojnie, rozwijamy figury. Zamurował se ulubieńca, no to takie bezmyślne, no ale tak grają. Roszada i nagle hopy, 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 no to od razu. Tu, tu i tu. I tu jeszcze pokażę, że on tu jeszcze patrzy. Prawym okiem patrzy, tu lewym na F2 i G1, no taki. Trzyoczny minotaur, trzyoczny minotaur. Nie otar, koń się w trzy. I proszę, kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek. Kombinujemy, ojejku, kontuzja. Mimo to kombinujemy. Kto nie kombinuje, nie jedzie. No ty. Grozi szachutek, hetman D2 wchodzi w grę. Nastąpiło hetman E2 i teraz pozycja czarnych jest już. Wtedy była wygrana, a teraz już kompletnie wygrana. Ile ruchów zrobiliśmy? Białe my 8, białe zrobiły 9, czyli jeżeli my teraz zrobimy 9 ruch, no to mamy wygraną. No to myślimy. Myślimy jak sieciowy kaczoreczek. Myślimy. Myślimy. Myślimy, myślimy. Myślimy. Czas leci, 2 sekundy, jedna i łapiemy gońca. Goniec się nie mieści. Goniec się nie mieści. Skoczek D1 beznadziejny. Goniec H4. No proszę bardzo. A my konsekwentnie G5. A my konsekwentnie G5 i tutaj robimy tak, żeby to było dobrze. Wziął, my też, już nam się wydaje, że gońca złapaliśmy, a goniec bije piona. No jakże to tak? Naszego piona myśmy gońca łapali, hop. Hop, ale koniś, koniś tu blokował i puścił pole. No to my wpadamy. Uciekł. Pan Szachuś. Jednego bierzemy, już mamy kompletnie wygraną. Już mamy kompletnie wygraną. Czego jeszcze dobić? Od H4. No to idziemy do ataku. Nie, 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 nie. Cafnij się. No cafnij się, no tak, no bo... No cafnął się. No to goniec do ataku. Jeszcze wieża zaraz wejdzie na F8. I będzie komplet, ale po tym kompletu nie my. Teraz mamy wybór. Teraz mamy wybór. Wieża E2. I jeżeli król D1, to wieża tak, albo wieża tak, co kto woli. Albo wieża tak, tak i tak. No można było jeszcze tak i tak. Widzimy, że tu kaczoreczek wykosił lekutko, na palcach tańczył walca. Widzimy to, no to coś pięknego jest. Ale tu,
Zobaczmy od początku, jak to było, jak to szło. Jak się wygrywa w 9 ruchów? Póki co rozwijamy figury i roszujemy. Roszada jest duszą gry. F4 osłabił się. Od razu widzimy, że brakuje tam czarnopolowego. I co robimy? Hopsasa. Hopsasa. Gdyby biały mógł zrobić roszadę, to by obronił dwa razy punkt F2. Ale tak. Broni. No i łapiemy gońca. I wpadamy na dwójkę. I koniec. No, wieża na dwójkę. Zresztą tu może ja nie narysowałem. Są tacy. Różnych mamy widzów i z rankingiem 1307. Z rankingiem ciut wyższym. Tu zrobiliśmy podwójne uderzenie tą wieżą. Tą wieżą robimy podwójne uderzenie. A teraz musiał odejść. Nie miał gdzie indziej odejść. Wpadamy. Dopiero teraz bierzemy gońca. Mogliśmy tego gońca wziąć wcześniej. Dlaczego nam się spieszy, skoro możemy zdeplasować konisia i to czekamy, żeby koniem wskoczyć. No wskoczyliśmy. To oczywiście chcemy też skoczyć na E3, ten koń, ale tutaj atakujemy, ja tak pokażę strzałeczką, no atakujemy raz, dwa, trzy. To nie wszyscy też mają taki z rankingiem 1307. Bronią dwa, jak mamy przewagę 3 przeciwko 2, to wygrywamy. I po hetman D2. Przeciwnik się poddaje, mat nieunikniony. Jak mamy do wyboru 3 mata, wiadomo, to musimy któregoś trafić. To jest coś pięknego. Najlepsza sytuacja, kiedy możemy dać mata na 5 sposobów, to wtedy nie możemy się omylić. Proszę takie sytuacje stworzyć w całych partiach, czego Wam życzę na wiosnę.